Sobotni poranek wielu jeszcze leży w łóżkach, jednak nie dębiccy rowerzyści. Spod szkoły podstawowej nr 10 w Dębicy już kolejny raz wystartował rajd rowerem po zdrowie, którego szeregi wzbogaciły nie tylko dzieciaki i ich rodzice. Miejsce znalazło się też dla miłośników bicyklomanii. Każdy jednak miał indywidualny powód, by stawić się na starcie ze swoim rowerem. Siemano! Moje dzieci chodzą do szkoły, do dziesiątki, dlatego chcemy aktywnie wspólnie spędzić razem czas. Ja bardzo lubię jeździć na rowerze. Przede wszystkim można się poruszać, można zwiedzić jakieś nowe okolice i dla mnie jest to po prostu przyjemność. Tak, rodzinnie, dzisiaj z synkiem tu pierwszy raz jesteśmy. Debiut, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A my jak co roku jeździmy, no jak sama nazwa mówi, rowerem po zdrowie. Jesteśmy niezawodni. To znaczy staramy się czynnie spędzać czas. No, bo jest charytatywny. Dlatego, no i lubimy jeździć. Zawsze się warto poruszać dla zdrowia. No, bo chcę się przejechać rowerem dla zdrowia. Sport to zdrowie, więc jedziemy razem, wszystko jest fajnie zorganizowane. Również skorzystamy potem z pikniku. Organizatorzy rajdu wspominają początki inicjatywy i zwracają uwagę na edukacyjny charakter imprezy. Tak się składa, że już kolejny raz, chyba 18 w tej chwili, będzie, że organizujemy wspólnie ze szkołą nr 10, z UKS-em Kępa i Stowarzyszeniem Dziesiątka tą cykliczną imprezę, taką rekreacyjną, integracyjną, trochę sportową. Myślę, że widać, uczestnicy dopisali, że jest to potrzebne i w dalszym ciągu będziemy to robić. Kolejny raz jedziemy po zdrowie, kolejny raz pogoda nam dopisuje, także jesteśmy bardzo zadowoleni, bo nie ukrywam, że pogoda ma duże znaczenie w atrakcyjności takiej imprezy. Mam nadzieję, że dzisiaj wszyscy będą zadowoleni po zakończeniu rajdu, z uśmiechnięciem wrócą do domu. Przede wszystkim uczymy poruszania się na drodze, bezpieczeństwa, ale promujemy zdrowie. Pokazujemy, w jaki sposób można spędzić weekend. Niekoniecznie przy grach, przy komputerze, przy telewizorze, ale właśnie w takim sportowym charakterze. Uczestnicy rajdu wyruszyli spod dębickiej dziesiątki, przejechali m.in. przez Straszęcin, Mokry Zasów i Zawierzbie, by na koniec powrócić pod szkołę. Tam czekał na nich połączony z wydarzeniem piknik charytatywny. Zgromadzeni, nie tylko rowerzyści, mogli skosztować tam coś słodkiego, kupić los na loterii czy rękodzieło. Za organizację imprezy odpowiadały Szkoła Podstawowa nr 10, UKS Kępa i Stowarzyszenie Dziesiątka.